Naprawdę był synem diabła. Kiedy patrzył tak na mnie tymi swoimi obcymi, nieznanymi oczami, czułam strach. Bałam się go. Ale tylko diabeł mógłby przetrwać te wszystkie trucizny, które w siebie wlewałam, żeby się go pozbyć. Czy to kara od Boga? Czym sobie na to zasłużyłam? Czy nie za wiele już wycierpiałam? Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na czarne akta futbolu. Ten cytat, który przytoczyłam na samym starcie nagrania, to słowa matki Luciano Vassalo. Luciano Vassalo, czyli piłkarz, czyli symbol, czyli bezpaństwowiec. I bynajmniej nie zasłużył sobie na te słowa. Bynajmniej nie zasłużył sobie na to i na to, co się później wydarzyło. Na to wszystko... Na to całe zło, na to, jak był szykanowany, na to, jak próbowano wymazać go z kart historii i wreszcie na to, jak próbowano go zamordować. Ale od początku. Luciano Vasalo urodził się w 1935 roku w rodzinie mieszanej. W rodzinie mieszanej, ale nie byle jakiej. Ze związku Erytrejki, bardzo biednej Erytrejki, która wiedziała, że i tak już teraz wiąże ledwo koniec z końcem, a jeszcze będzie miała do wykarmienia syna i jeszcze później urodzi się kolejny Italo. I ze związku tej Erytrejki z Włochem. Z Włochem, który. Był w pułku piechoty zmechanizowanej. Piechoty lekkiej zmechanizowanej. Chodziło o Bersalierów Mussoliniego. I ten Włoch został przeniesiony do stolicy Etiopii, kiedy Luciano miał dwa latka. Więc tak naprawdę nie poznał swojego ojca i miał po nim tylko nazwisko i, i to, że był szykanowany. A właściwie to miał coś jeszcze. Dzięki niemu się uratował. No, nie bezpośrednio dzięki niemu, ale dzięki nazwisku. Dzięki włoskiemu nazwisku. Ale zanim w ogóle do tego doszło, Luciano musiał przebyć ciężką, bardzo wyboistą drogę, a mimo wszystko mu się udało. Kiedy chodził do szkoły, był szykanowany. Był nazywany bękartem. Mówiono, że jest synem grzechu, dzieckiem grzechu, dzieckiem winy. Nie mógł chodzić do włoskiej szkoły, no bo ojciec go nie uznał. Nie mógł za bardzo też chodzić do tych etiopskich szkół, bo właśnie tam nazywano go również bękartem. Obie strony nazywały go bękartem. To nie było tak, że jedna strona go nie szanowała, nie respektowała, nie uznawała. Nie, obie strony. Tutaj był rasizm obu strony. A mimo wszystko Luciano z tym walczył. Poradził sobie. Co prawda zrezygnował ze szkoły bardzo szybko, ale to nie znaczy, że był głupi. On się uczył, czytał, wszędzie chodził z książkami i osiągnął sukces. Udało mu się walczyć z reżimem. I w 1962 roku to właśnie Luciano Vasallo odebrał Puchar Narodów Afryki z rąk cesarza Haile Selassie I. Chociaż miał tego nie robić. Chociaż wszyscy, no poza drużyną oczywiście, chcieli, żeby tego nie robił. Najpierw kazano mu zmienić jej nazwisko. Żeby brzmiało bardziej etiopsko. No ale nie zgodził się. Już się przyzwyczaił do tego, że nazywali go Meticcio, czyli Metysem, ale w tym znaczeniu mieszańca. I stanął w zaparte. I drużyna go wsparła. Mengistu, jeden z... Z bardziej znanych zawodników i filar drużyny był jego przyjacielem i stanął po jego stronie. Później próbowano zabrać mu opaskę kapitańską. Wiedzieli, że reprezentacja Etiopii ma szansę, ma szansę wygrać ten puchar, pierwszy w historii do tej pory. I zabrano mu tę opaskę kapitańską na jeden mecz, a mimo wszystko to on odebrał ten puchar ku jeszcze bardziej rosnącej nienawiści. No, i to się później na nim odbiło, bo chociaż były lata trochę większego spokoju, kiedy trafił do szkółki trenerskiej w Kowerciano we Włoszech i zasiadał w jednej ławce, no prawie w jednej ławce, bo w jednym rzędzie powiedzmy, z Maldinim, i uczył się na trenera i czytał jeszcze więcej, to kiedy wrócił, sytuacja była jeszcze gorsza. On też ją trochę podkręcał, bo najpierw był selekcjonerem w latach 69-70, reprezentacji Etiopii, i był bardzo szanowany. Ludzie go respektowali. Ze względu na to, jak grał w piłkę i porównywany był do Di Stefano, i ze względu później na to, jak trenował i w ogóle jakim był człowiekiem. I to strasznie nie podobało się reżimowi, który już planował tę huntę, już planował obalić cesarza Haile Selassie. I do kulminacji doszło w 1974 roku, mniej więcej w terminie, gdy Luciano został wrogiem publicznym numer jeden, bo doniósł do prasy na reprezentację Etiopii, na trenera, niebieskiego trenera, który wspierał stosowanie dopingu. A Luciano doskonale wiedział, że ten doping był ogromnym problemem w reprezentacji Etiopii już wcześniej, więc szepnął kilka słów temu, komu powinien nie szepnąć. I wtedy rozpętała się jeszcze większa burza. Raz, że hunta się powiodła, Haile Selassie został uwięziony, później zamordowany najprawdopodobniej przez Mengistu, czyli tego człowieka, który właśnie był takim jednym z głównych prowodyrów tego reżimu, tej hunty. I chcieli też zabić Luciano, chcieli już Kompletnie wymazać go z historii. Nie tylko z historii piłki nożnej, bo próbowali, zmieniano nazwiska strzelców. Kiedy on strzelił gola, pisano, że ktoś inny strzelił gola. Kiedy on grał w meczu, pisano, że ktoś inny grał w meczu. Ale kibice wiedzieli i tak i tak swoje. Po prostu Mengistu myślał, że będzie rządził trochę dłużej i uda mu się utrzymać to wszystko właśnie w takiej tajemnicy. I w 1974 roku, kiedy Luciano prowadził warsztat samochodowy, w którym auta zostawiali ludzie, którzy walczyli z reżimem, albo obcokrajowcy, podjechało do niego kilka Volkswagenów. I Luciano już wtedy wiedział, że się nie uratuje. Że to koniec, że umrze tu i teraz, że nie ocali nawet rodziny, że nie ma najmniejszych szans. No i jasne, wtrącili go do więzienia. Tylko wiecie co? W tym więzieniu ten człowiek, który wtrącił go do więzienia był jego wielkim fanem. Więc go z niego wyciągnął. I kazał mu uciekać jak najszybciej. I najpierw wysłał rodzinę do Włoch, a następnie sam uciekał pieszo przez granicę z Djibouti. I tam znalazł azyl u swojego kolejnego fana. Później uciekł już samochodem i poleciał do Rzymu. I tam założył szkółkę w Ostii. Tylko, że zanim założył w ogóle tę szkółkę w Ostii, no, musiał być uznany, tak? Bo chcieli go deportować, chcieli go odesłać do Etiopii. No, ale powiedział, że nie, no, bo nie jest ani Etiopczykiem, ani Erytrejczykiem. No, Włochem też do końca nie jest, ale ma włoskie nazwisko. I dostał ten paszport w ciągu 15 dni. I założył tę szkółkę. I ma teraz swój warsztat samochodowy. Także przez całe swoje życie, prawie całe życie, walczył z rasizmem, walczył z nierównościami. I się nie poddał, mimo że było mu straszliwie ciężko. Więc Luciano Vassalo do tej pory jest takim symbolem oporu. Symbolem oporu, o którym się niewiele mówi w zagranicznych mediach. Mówi się sporo we francuskich mediach, we włoskich mediach, ale tak poza tym nie ma zbyt wielu informacji o nim. A szkoda, bo to naprawdę wielka postać. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli czytałaś, czytałeś coś na ten temat, to podziel się swoją opinią w komentarzach. I oczywiście będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki.